Pani marszałek, Wysoka Izbo. Przed nami umowa o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Australią z drugiej strony. Podczas wczorajszego wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej poprosiłem sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pana Piotra Wawrzyka o odpowiedź na dwa pytania. Po pierwsze, kwestia węgla. Jak wiadomo, Australia jest największym producentem węgla na świecie i jednym z największych eksporterów. Również inwestycje australijskie w Polsce to przede wszystkim górnictwo. Spójrzmy teraz na trzy artykuły. Artykuł 15, podpunkt 6 mówi o dalszej liberalizacji handlu. Artykuł 17 o zamówieniach publicznych mówi o zobowiązaniu do otwartości i braku barier. A artykuł 27 o surowcach mówi o rynkowym podejściu. W związku z tym moje pytanie, czy były robione analizy, co to może oznaczać dla naszych polskich kopalń w kontekście możliwego masowego importu węgla? Dostałem odpowiedź, że to tylko ogólna umowa, a szczegóły będą omawiane osobno. Kompletnie nas to nie przekonuje, ponieważ szczegóły będą właśnie ustalane na podstawie tej ogólnej umowy. I właśnie te szczegóły będą współgrać z tą ogólną narracją. A ponieważ nie mamy, jak pan sekretarz wspomniał, szczegółowych analiz, co to może oznaczać dla państwa polskiego, w żadnym wypadku nie powinniśmy ratyfikować tej umowy. Zadałem również drugie pytanie, pomocnicze. O to, czy była robiona analiza, któremu z państw Unii Europejskiej najbardziej opłaca się ta umowa. Biorąc chociażby pod uwagę fakt, że niemiecka firma Siemens współpracuje przy powstaniu nowej kopalni węgla w Queensland, a do tego wiadomo również, że Niemcy pod wpływem sytuacji politycznej wycofali się z części kopalń, ale mają dalej możliwości i chciałyby zainwestować w inny rejon świata. No na to pytanie również nie dostałem odpowiedzi. Dochodzę tutaj do smutnego wniosku, który przy dalszych umowach się potwierdza tylko, że w polskim MSZ nie powstają żadne analizy. Jakie skutki będą miały poszczególne zapisy poszczególnych umów na sytuację Polski oraz Europy? A jest to bardzo niepokojące. Wobec tych i wielu innych wątpliwości co do tej umowy, Konfederacja będzie głosowała przeciwko. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle.